Cześć dzieciaki, witam Was we wtorek. Dzisiaj mamy paskudną pogodę, ale za to coś ciekawego się wydarzyło, mianowicie zmienił nam się miesiąc. Powiedzcie mi, jaki miesiąc jest po kwietniu? Tak, maj. Który to miesiąc? Policzcie szybciutko, maj, którym jest miesiącem roku? Piątym. Rozpoczął nam się piąty miesiąc w roku, czyli maj. Bardzo Was proszę, żebyście powiedzieli rodzicom, jaki miesiąc będzie po maju. Tak, i jaki miesiąc był przed majem. Tak, kwiecień był przed majem, po maju będzie czerwiec. Chciałabym Wam dzisiaj, moi drodzy, omówić pewien schemat naszego żywienia, czyli to, co jemy, w jakiej ilości jemy dane produkty. Zobaczcie, zostało sporządzone w formie takiej piramidy. Prawidłowa forma, nazwa tej piramidy to piramida żywieniowa. Spójrzcie, ona rzeczywiście ma kształt piramidy, widzicie? I tutaj jest podzielona na takie pięterka. Ja sobie tutaj przyczepiłam cyferki, żeby nam łatwo było odgadnąć, co jest na którym piętrze. I tak spójrzcie, na samym dole, czyli na piętrze numer 1, czego mamy najwięcej? Popatrzcie, najwięcej w naszym życiu powinno nam zajmować ruch, czyli aktywność fizyczna. Powinniśmy tej aktywności fizycznej mieć najwięcej. Teraz popatrzmy, tą aktywnością fizyczną zajmiemy się w innym terminie. Będziemy o tym rozmawiać w czwartek, natomiast dzisiaj skupmy się na tym, co spożywamy, czyli co tak naprawdę każdego dnia każdy z nas zjada i czego powinien zjadać najwięcej, a z czym powinien się ograniczać, czyli zwracać uwagę na to, by za dużo tego jednak nie zjadać. Dobrze, zobaczcie, na drugim piętrze co króluje? Na drugim piętrze królują warzywa i owoce. Popatrzcie, tego możecie jeść dowoli. Są to bardzo zdrowe w różne składniki i witaminy produkty, więc tego nie musicie ograniczać. Co prawda przed snem już no, warto nie jeść zbyt wielu owoców, ponieważ jest też w nich cukier naturalny, a tego cukru oczywiście nie musimy za dużo organizmowi dostarczać. Dobrze, co mamy na drugim piętrze? Spójrzcie, na drugim piętrze mamy kaszę, makarony, pieczywo, pieczywo białe, pieczywo wieloziarniste. Każdy z nas zjada, prawda? Codziennie rano jemy jakieś kanapki. Na pewno tych składników w naszym menu nie brakuje. Dobrze, co mamy na czwartym piętrze? Popatrzcie, tutaj mamy nabiał, czyli wszelkie sery, ser żółty, śmietane, jogurty, mleko, czyli to wszystko, co jest nam potrzebne do tego, by nasze kości, zęby były zdrowe, ponieważ zawierają dużo wapnia. Idziemy dalej. Na piątym piętrze, spójrzcie, tutaj są przetwory typu mięso, jakieś strączkowe warzywa, jajka, ryby. I tych produktów nie powinniśmy jeść za wiele, aczkolwiek są one też potrzebne naszemu organizmowi, mają wiele cennych minerałów i składników, które budują nasz organizm, zwłaszcza tutaj organizm dziecięcy. I idziemy na samą górę. Zobaczcie, na samej górze jest oliwa, olej, tutaj są różne daktyle, orzechy. No za wiele tego nie powinniśmy spożywać. Ja na samą górę albo jeszcze wyżej, pewnie siódemka by nam się tu przydała, dołożyłabym wszelkie przetworzone produkty, wszelkie słodycze, czyli to, czego nie powinniśmy za wiele absolutnie zjadać. No i teraz zobaczcie, nasze wczorajsze zadanie, tak jak Wam już powiedziałam, Pani też sobie robiła rysunki, co wczoraj jadłam. Zaraz się dowiecie w ciągu całego dnia, co Pani takiego zjadła i potem sobie porównamy, czy ta nasza piramida rzeczywiście dobrze wygląda, czy powinniśmy coś zmienić, czy powinniśmy czegoś coś sobie odłożyć albo czegoś dołożyć, bo jemy na przykład tego za mało. No i zobaczcie, na śniadanie, w zasadzie to było przed śniadanie, Pani zjadła sobie jednego banana. Gdzie ten banan ląduje? Banan ląduje nam na drugim piętrze. Ja wiem, że słabo widać, ale ja Wam potem tą tablicę przybliżę, więc będzie Wam łatwiej, jak już ponaklejam wszystkie moje produkty. Dobrze? To potem Wam zbliżę, żebyście też mogli to zobaczyć. Dobra, na drugim piętrze, czyli tu, gdzie są warzywa, owoce, ląduje mój banan.
Do tego pani wypiła dosyć dużą ilość wody. Akurat tu mam wodę z cytryną, ale zobaczcie, moi drodzy. Woda, moim zdaniem, powinna się znaleźć na pierwszym piętrze, czyli tam, gdzie mamy aktywność fizyczną, gdzie mamy ruch. Ponieważ nasze ciało składa się z około 65%, a wasze ciało nawet 70%, 75% wody. Więc, żeby to nasze ciało dobrze funkcjonowało, należy pić i dostarczać dużą, dużą ilość wody. Więc pijmy jak najwięcej, czy to jest woda z cytryną, czy sama woda. Ja wiem, że wy lubicie wodę, bo często w sali prosicie o tą wodę, więc bardzo dobrze robicie jak najwięcej wody i ja spokojnie tą wodę mogę przykleić tutaj na sam dół, na pierwsze piętro, na równi z aktywnością fizyczną. Dobrze. Tą wodę pani sobie tam stara się popijać w ciągu dnia, więc już więcej do niej nie będę wracać, ale co było później? Na śniadanie pani sobie zrobiła grzankę z pastą jajeczną. No i już szukamy, gdzie się znajduje chleb. Chleb znajduje się na trzecim piętrze, tak? Jajka znajdują się na piątym piętrze, zobaczcie, tak? Za wiele to jajek no, nie należy jeść, ale pani bardzo lubi jajka. Dobra. Co było dalej? Pani do tego zjadła sobie rzodkiewki. Gdzie lądują? Koło banana, czyli też na drugim piętrze, tak? Bo też to jest warzywo. Zjadłam połowę ogórka świeżego, bo drugą połowę mi Majka zjadła. Dobra. No to ląduje też na drugie piętro. Później pani sobie zrobiła pyszną kawę z mlekiem. No i cóż teraz? No dorośli piją kawę. Więc myślę, że tej kawy za wiele nie powinniśmy spożywać. Moim zdaniem powinna ona wylądować tutaj na samej górze, tak, na szóstym piętrze, ponieważ powinniśmy ograniczać, ale gdybyśmy tą kawę pili zbożową, czyli wam również wolno pić kawę zbożową, to ta kawa na pewno wylądowałaby tutaj na trzecim piętrze, czyli taką kawę spokojnie możemy sobie kilka razy w ciągu dnia wypić. Dobra, ale do tej kawy było jeszcze mleko, to pani już to mleko przekłada na piętro czwarte. Dobra, co dalej? Później na taki, powiedzmy, obiad pani zjadła makaron z jabłkiem. Tak, makaron ląduje nam na piętro trzecie, czyli tu, gdzie mamy wszystkie zbożowe produkty. Tak, a jabłko nam ląduje oczywiście na drugie miejsce, czyli na drugie piętro. Dobrze. Później co? Później pani zjadła takiego placka zbożowego, taką tortillę, więc placek ląduje tutaj koło chleba, koło tych zbożowych produktów. Tak? I był on z mięsem, z piersią z kurczaka, czyli ona ląduje nam tutaj koło jajek na piąte piętro. Zobaczcie, tu gdzie mamy mięso. Tak? I do tego była jeszcze papryka i pomidor. Papryka i pomidor lądują tutaj na drugim piętrze. Tak. No i w zasadzie tyle zdążyłam zjeść, bo dosyć długo mnie wczoraj nie było, więc to był mój ostatni posiłek, ale powiem wam jeszcze, co jest ważne. Słuchajcie, ważne jest, żebyśmy ostatni posiłek nie spożywali tuż przed pójściem spać, czyli jak mama mówi, zjedz kolację, umyj zęby, to tą kolację troszeczkę wcześniej sobie zjedz, tak, żebyś miał około 2 godzin jeszcze do snu. Wiecie dlaczego? Ponieważ zobaczcie, jak się tak najemy na wieczór, to co robi nasz brzuszek? Nasz brzuszek musi trawić, nasz organizm musi trawić, więc on zamiast sobie spokojnie spać, no to niestety cały czas pracuje i źle nam się śpi, śnią nam się głupoty, przekręcamy się cały czas z boku na bok, ponieważ nie możemy spokojnie spać, bo nasz organizm jest zajęty czym innym. Więc zróbmy taką przyjemność dla naszego ciała i przed samym spaniem już nic nie jedzmy, żeby no, nie musiał ten nasz żołądek trawić tego, co zjedliśmy przed snem. Co jeszcze jest ważne? Zaraz wam to przybliżę, ale ważne jest, moi drodzy, żeby spożywać około 5 posiłków w ciągu dnia. Zobaczcie, ważne, żeby zjeść pierwsze, drugie śniadanie, później jakiś obiad, obiad dosyć bardziej obfity, chociaż najbardziej obfite powinno być śniadanie, które nas tak naprawdę pobudza i dodaje nam energii na cały dzień. Później można zjeść jakiś lekki podwieczorek i kolację.
Ważne, żeby to były małe porcje, a częstsze, czyli warto jeść częściej, a nie tak, żebyśmy się tak napchali, najedli, gniecie nas na żołądku, bo za dużo zjedliśmy, tylko mniejsze porcyjki, a podzielone na więcej posiłków. Dobrze, no to wróćmy jeszcze teraz do mojej piramidy. Popatrzcie, jak to wyglądało wczoraj u mnie. Spójrzcie. O, chodź tutaj, tortillo. Spójrzcie, jak to u mnie wyglądało. I teraz możemy się zastanowić, popatrzcie, możemy policzyć, ile tak naprawdę Pani zjadła produktów tutaj z drugiego piętra, czyli tak naprawdę tych najważniejszych, prawda? Zobaczcie, spróbujmy policzyć od tutaj mojej strony. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zjadłam 6 produktów, których powinniśmy zjadać najwięcej, czyli warzyw i owoców. Dobrze, ile Pani zjadła tutaj z drugiego piętra tych zbożowych produktów? Liczymy. 1, 2, 3. Zjadłam 3 produkty. Idźmy dalej na czwarte piętro. W zasadzie z nabiału to Pani tutaj tylko miała to mleko do kawy, prawda? Czyli tylko jeden produkt. Idziemy na piąte piętro. Mamy 2 produkty. I na szóstym piętrze jest jeden produkt niezdrowy. Muszę Wam powiedzieć, bo Wy wiecie, że Pani bardzo lubi słodycze, ale od dłuższego czasu staram się nie jeść właśnie przetworzonych słodyczy. Jedyne, czego nie mogę sobie odmówić, to ciasto, które lubię czasami upiec. Natomiast zobaczcie, nie ma słodyczy. Tak normalnie to pewnie bym tutaj na samą górę do tej kawy pakowała dosyć sporo słodyczy, ponieważ Pani bardzo je lubi. No dobrze, zobaczcie, no w zasadzie ta moja piramida żywienia na wczorajszy dzień nie wygląda tak źle. Rzeczywiście zachowałam proporcje, czyli to, czego powinno być najwięcej, tutaj rzeczywiście się znalazło. Waszym zadaniem będzie zrobienie też takiej piramidy, czyli moi drodzy, wytnijcie sobie te produkty, które wczoraj jedliście. Kto nie zdążył zrobić wczoraj, może sobie zrobić dowolny dzień, czyli zrobić taką listę produktów, które zjedliście, później wyciąć te produkty i spróbujcie nanieść na odpowiednie piętra, dobrze? I też sami zobaczycie dla siebie, czy zdrowo się odżywiacie, czy niezdrowo się odżywiacie. A to jest ważne, ponieważ zobaczcie, nasz organizm, kiedy my zdrowo jemy, dobrze się czuje, prawda? Kiedy dostarczamy mu do środka zdrowych składników z różnymi witaminami, z minerałami, które budują nasze ciało, które wspomagają krążenie krwi, które dają nam dużo energii, to wtedy dobrze się czujemy i wtedy nie mamy żadnych dolegliwości, nic nas nie boli i jesteśmy radośni, pełni życia. Więc zwracajcie uwagę na to, co jecie, dobrze? A ja chętnie obejrzę te Wasze piramidy żywienia. Dobrze, moi drodzy, ciąg dalszy tego filmu za chwilę nastąpi, ponieważ wczoraj poprosiłam, aby rodzice kupili owoce i różne tam jeszcze inne rzeczy. I powiem Wam za chwileczkę, do czego one nam będą potrzebne, więc zaraz przenosimy się do mojej kuchni, będziemy robić ciąg dalszy zajęć, ale jeszcze chciałabym wrócić do poprzedniego tygodnia. Chciałabym, żeby każdy, kto nauczył się wiersza Katechizm Polskiego Dziecka, żeby każdy, kto się nauczył tego wiersza, kto Ty jesteś, Polak mały, wrzucił sobie makaron za zeszły tydzień. Ja dostałam jedno nagranie od Karolinki Pary. Karolinka się pięknie nauczyła wiersza. Bardzo Ci, Karolinko, dziękuję za to nagranie. Natomiast kto się nauczył i rodzic go przepyta, ten może sobie wrzucić makaron. Dobrze, na razie to tyle. Zaraz widzimy się z powrotem w mojej kuchni. To do zobaczenia. Dobrze, jesteśmy po przerwie w kuchni. Moi drodzy, zaraz Wam powiem, co przygotowałam i co będziemy w ogóle dzisiaj robić. Tylko najpierw, zanim cokolwiek zaczniemy robić, Pani sobie zepnie włosy. Tak. I słuchajcie, na dzisiaj przygotowałam Wam do zrobienia pojazdy owocowe. No nie zupełnie owocowe, ponieważ no będą tam też przemycać się słodycze. Nie za wiele, ale troszeczkę przemycimy. No więc tak, moi drodzy, przygotowałam oczywiście tutaj całą miskę owoców. Nie przejmujcie się, jeżeli jakiegoś owocu nie udało Wam się kupić. Nic się nie martwcie, zrobimy z tego, co mamy. Ja też nie mam wszystkich owoców,
które chciałam, ale z tego, co mamy, będziemy próbowali coś zrobić. Dobrze, do tego będą nam potrzebne wykałaczki, którymi będziemy łączyć poszczególne kawałki owoców. Kupiłam pianki marshmallow, zobaczcie, myślę, że nam się też przydadzą do tych pojazdów. No, mam troszeczkę M&M'sów, troszeczkę rodzynek. Wzięłam takie chrupki kukurydziane, nie wiem, czy nam się przydadzą, zobaczymy, czy coś z tego wymyślę, czy nie. Tutaj mam jeszcze takie ozdóbki, którymi można potem przyozdobić pojazdy. Jeżeli nie macie, wcale się nie przejmujcie, nie jest to konieczne. Dobrze, moi drodzy, co robimy najpierw? Najpierw musimy zająć się owocami, czyli obieramy ze skórki, myjemy, na odwrót, banany najpierw myjemy, potem obieramy ze skórki i przygotowane owoce. Za chwileczkę tutaj będą z powrotem, natomiast widzimy się po przerwie, myjemy rączki, myjemy owoce i do zobaczenia. Dobrze, jesteśmy po przerwie, ręce umyte, owoce umyte, wszystko mamy przygotowane. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że wystarczy Wam do krojenia taki nieostry nóż, ponieważ no, nie chciałabym, żebyście sobie zrobili krzywdę, chyba że będziecie to robić pod opieką dorosłych, to możecie wówczas wziąć bardziej ostry nóż, dobrze? Dobrze, moi drodzy, to co? Zaczynamy robić pierwszy pojazd. Powiem Wam tylko tyle. Robimy to, co nam przyjdzie do głowy. Nie ma żadnego schematu, nie ma żadnego jakiegoś wytycznego jednego wzoru. Każdy robi taki pojazd albo robi taki stwór, który przyjdzie mu akurat do głowy, dobrze? Ja akurat wymyśliłam pojazdy, więc może mi wyjdzie jakiś śmieszny, dziwaczny pojazd, ale Wy możecie wymyślić cokolwiek, co Wam się tylko wymarzy, wymyśli, patrząc na Wasze owoce w domu, to to możecie zrobić. Dobrze, zacznę od banana, ponieważ to jest taki fajny korpus na zrobienie tutaj samochodu, dobra? Przekroimy sobie tego banana na pół. O. No i co? Samochód co posiada? No, posiada kółeczka, tak? No to musimy mu tu zrobić miejsce na kółeczka, tak? Przebijemy sobie wykałaczki, widzicie? Z jednej i z drugiej strony bijemy wykałaczkę. No i z czego zrobimy te kółeczka? Ja mam ochotę zrobić kółeczka, wiecie co? Z truskawek. Dobra, przekroję sobie truskawkę. O! Zobaczcie, jakie piękne kółeczko będzie. Idealne. Dobra. Może z Waszej strony najpierw, żebyście widzieli. Dobra, jedno kółko. Tak. Drugie kółko. O. Tak. Nie udało mi się za ładnych truskawek kupić, ale może z tego, co Pani kupiła, to coś nam się tu uda zrobić. Trzecie i czwarte. Dobra, nabijamy kółeczka. No ale słuchajcie, trochę nam te kółka spadają. Zobaczcie, już mamy tutaj część pojazdu. No to zobaczcie, przyczepiamy do nich jeszcze jagódki. Borówkę amerykańską. O, nie zrobią nam się kolorowe kółeczka. Zobaczcie, jakie ciekawe. No chodź tu, chodź tu. Tak. I z drugiej strony. Zobaczcie. No, spadło mi. Mój pomysł już zaczyna być troszeczkę bardziej widoczny, czyli już trochę widać kształt samochodu. Dobra, no ale to jeszcze nie o taki samochód mi chodziło. Siedzą kółeczka? Siedzą. Dobra, mamy część samochodu. No to czekajcie, coś bym sobie tutaj na ten samochód jeszcze zrobiła, ponieważ jakiś taki mam jeszcze za skromny ten samochód. Dobra, no to czekajcie. Spróbujemy sobie teraz tutaj przekroić jabłuszka. O, dobra. No cóż. Tak. No, mój pojazd akurat będzie taki. Dobrze, do tych jabłuszek ja bym jeszcze, do tego samochodu w zasadzie, ja bym jeszcze coś przyczepiła, ponieważ mówiłam Wam o tych M&M'sach, no to możemy tutaj spokojnie do bananów powbijać, tak? Będzie trochę kolorowy ten samochód, prawda? Zobaczcie. Tak, powbijamy sobie tutaj do bananów. O, piękny. Zobaczcie, taki kolorowy, śmieszny samochód.
Ale jeszcze czegoś mi tu brakuje. Czekajcie, weźmy sobie jeszcze wykałaczkę. Dobra. No to słuchajcie, tu ten przód taki jest jeszcze, prawda? Jak myślicie, nie do końca wykorzystany. To może weźmiemy kiwi. Czekajcie. Weźmiemy kiwi. Aha. Przyczepimy tutaj na ten przód kiwi. O. Dobra. Ja bym tu jeszcze coś dołączyła, ponieważ bardzo mi ta marshmallow spianka tutaj odpowiada. No to spróbujemy jeszcze tutaj. Zobaczcie, wbić jeszcze tą piankę. Ok. No dobra, siedzi. Zobaczcie, jaki śmieszny pojazd. To kółko jedno mi cały czas odpada. Czekajcie, chyba mam boróweczkę taką jakąś za słabą. Spróbujemy jeszcze raz. O. No nie możesz mi tak robić. O. Dobra, jest. Mój pojazd, śmieszny, bardzo dziwaczny, pierwszy jest gotowy. Dobra, pierwszy pojazd mamy. Próbujemy robić drugi? Próbujemy, dobra. No to słuchajcie, drugi pojazd to nie będzie w zasadzie, no też będzie pojazdem, ale zrobimy sobie taką łódeczkę, popatrzcie, mam ćwiartkę jabłka i spróbujemy zrobić łódeczkę. O, nabijemy sobie. Taki będzie miała żagielek. Proszę zobaczyć. Tak. No i w zasadzie już cała łódka gotowa, prawda? Popatrzcie. Tak. Do tego byśmy przymocowali tutaj coś na kadłub jeszcze. Czekajcie, czekajcie. Szkoda, że nie możemy tych zajęć zrobić razem. Pani tak żałuje, że was tutaj nie ma. Znaczy, że mnie nie ma w szkole i was również. Tak byśmy sobie świetne rzeczy porobili. No cóż, nie martwcie się, wróci wszystko do normy, będzie z powrotem dobrze, więc się nie denerwujcie. Dobra, zobaczcie, co to za dziwolonga tu pani tworzy. Zobaczcie, jakiś taki śmieszny mi wyszedł. Wiecie co, muszę go chyba trochę zbalansować, bo mi na jedną stronę się przechyla. Przyjdzie sztorm na morzu, no to nam się ta nasza łódka przewróci. Czekajcie, spróbujemy ją tu jeszcze, o. Tą stronę troszeczkę przechylić. O, dobra. Tak. Piękne. Ma piękną banderę. Dobra. No to jeszcze, słuchajcie, musimy wziąć... ja mam ochotę na te marshmallow. Widzicie? Zobaczcie. One tak pięknie wyglądają. Majka pewnie wstanie, to się będzie cieszyć, że będzie miała takie kolorowe pojazdy do zjedzenia. Okej, moja łódka już jest gotowa. Śmieszna, bo śmieszna, ale o to nam chodziło. Zobaczcie, taka łódeczka. Dobra, mamy drugi pojazd. Myślę, że tyle, moi drodzy. Próbujcie robić sami. Możecie zrobić jakiegoś ludzika, możecie zrobić te pojazdy, co wam przyjdzie do głowy. Ja się z wami żegnam. Życzę wam dobrego wtorku. Życzę, żebyście mieli dobry nastrój. Ja też mam dobry nastrój, mimo że was nie widzę, ale wiem, że wierzę, że mnie oglądacie i cały czas sobie wyobrażam, że tam gdzieś po drugiej stronie siedzicie. Dobrze, moi drodzy, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia znowu.